Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku, z wizytą do Izraela przybył Reza Pahlavi, najstarszy syn nieżyjącego już ostatniego irańskiego szacha. Wraz ze swoją żoną Jaśminą spotkał się m.in. z premierem Izraela Benjaminem Nataniachu. Co bardzo ciekawe, para właśnie Rezy Pachlawiego i jego żony została powitana na międzynarodowym lotnisku Ben-Guriona przez panią minister wywiadu Izraela. I co więcej, pani minister, którą jest Gila Gamliela, odniosła się do Pachlawiego jako. jako Używa takie określenia najstarszej osobistości Iranu, jaka kiedykolwiek przybyła z taką oficjalną, publiczną wizytą do Izraela. To bardzo ciekawe. Też interesująca sprawa, że Pachlawi wziął udział w takich oficjalnych uroczystościach z okazji Dnia Katastrofy i Bohaterstwa Żydów Europejskich, który w tym roku przypadał na. Te obchody przypadały na 17 i 18 kwietnia. Odwiedził także Światowe Centrum Pamięci o Holokauście Yad Vashem. Wziął udział w ceremonii otwarcia Dnia Pamięci o Holokauście, właśnie w tymże Jadwaszem, i tak dalej, i tak dalej. To niezwykle symboliczne, to niezwykle symboliczne spotkania, niezwykle także symboliczne słowa, które padły właśnie podczas wizyty w Yad Vashem mówił tam Reza Pahlevi między innymi, że antysemityzm nie jest tylko problemem żydowskim, jest problemem całej ludzkości. No i tutaj powiedział bardzo mocne słowa, że wraz ze swoimi irańskimi rodakami potępia, jak to określił, to jest cytat, ludobójczą nienawiść do Żydów w Republice Islamskiej i negowanie Holokaustu. No, zobowiązał się przy tym, to koniec cytatu: Zobowiązał się przy tym y, nigdy więcej nie dopuścić do, ta, do, do, do czegoś takiego. No też pamiętajmy, że Reza Pahlavi y, mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, co jest niezwykle istotne. Musiał opuścić y, Iran w 1979 roku y, po wygranej rewolucji y, islamskiej. Y, no i oczywiście. Bierze udział w działaniach bardzo aktywny, aktywnych, działaniach irańskiej opozycji emigracji politycznej. Stoi na, jest, jest założycielem i liderem Narodowej Rady Iranu. Oficjalnie to się nazywa. Narodową Radą Iranu do Spraw Wolnych Wyborów, to jest taki quasi rząd na uchodźstwie, stworzony właśnie przez przedstawicieli irańskiej emigracji politycznej. Sama rada została założona w kwietniu 2012 roku w Paryżu. Swoje biura posiada w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście celem jest obalenie władzy ajatollahów w, w Iranie. No i no nie trzeba tutaj. Być nie wiadomo jak zaawansowanym w studiach, w studiach blisko wschodnich, aby, aby nie dostrzec związku interesu strategicznego między działaniami tejże właśnie Narodowej, Rady Narodowej Iranu a interesem strategicznym Izraela. Izrael, jak już wielokrotnie w podcaście geopolitycznym mówiłem, bardzo mocno zabiega o powrót, można powiedzieć, do statusu. O status quo ante, czyli o powrót do porządku sprzed rewolucji z 1979 roku. I moim zdaniem ta wizyta Rezy Pachlawiego w Izraelu absolutnie nie jest przypadkowa, i termin, czas również nie jest przypadkowy. No, myślę, że jeszcze gwoli tutaj oczywiście pamięci historycznej i, i jakby przywołania pewnych faktów istotnych, warto podkreślić, że Izrael i Iran utrzymywały całkiem bliskie stosunki w latach 60. i 70., w czasach, kiedy szachem Iranu był Mohammad Reza Pahlavi. Podczas... Oczywiście to jest, to jest istotna, istotna kwestia. Współpraca ta oczywiście w naturalny sposób dobiegła końca wraz z rewolucją, z rewolucją, obaleniem władzy szacha w 1979 roku. Wiemy doskonale, jakie były... Jakie są relacje od tego czasu? Iran nie uznaje istnienia Izraela. Wielu polityków irańskich, także prezydentów tego państwa bardzo wypowiadało się w sposób niezwykle radykalny na temat istnienia w ogóle państwa Izrael i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak też warto zauważyć, że Reza Pachlawi właściwie w swoim przesłaniu, w tych swoich wypowiedziach no, dąży do obalenia obecnej, obecnej władzy w Iranie. I tutaj można powiedzieć, że jego też takim przesłaniem było to, co się wydarzyło w roku 2020. To znaczy Reza Pachlawi bardzo mocno popierał normalizację relacji z Izraelem państw w re regionu. No, mówimy tutaj oczywiście o porozumieniach abrahamowych, o normalizacji Normalizacji relacji z sąsiadami arabskimi, czy, czy szerzej w ogóle, nawet islamskimi, jeśli chodzi o sąsiadów Iranu, Izraela. Przepraszam. No i tutaj, oczywiście, te, te gesty, odwiedzenie ściany płaczu, ale także spotkanie się, właśnie z przedstawicielami irańskiej społeczności w Izraelu. Czy też, no, też pod, warto podkreślić, że, że, że tym gospodarzem, gospodarzem tej, tej wizyty, tej wizyty jest Ministerstwo Wywiadu, a nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No, myślę, że to jest warte ze wszechmiar tutaj podkreślenia. Jakby też warto zauważyć, że Reza Pahlavi no nie, nie, nie piastuje żadnego oficjalnego urzędu, no nie jest urzędnikiem, nie jest przedstawicielem oficjalnym żadnego, żadnego państwa. W związku z tym właśnie gospodarzem jego wizyty jest Ministerstwo Wywiadu, a nie Ministerstwo Spraw, Spraw Zagranicznych. No też warto, warto zauważyć, że jest to niezwykle szeroko wykorzystywane jego wizyta właśnie w Telach propagandowych. Wiemy doskonale, że Izrael jest żywo zainteresowany we wszelkiego rodzaju, no, powiedzielibyśmy, wszelkiego rodzaju rozruchach w Iranie, destabilizacji sytuacji politycznej. No, też warto zauważyć, że Reza Pahlawi w ogóle cieszy się dosyć dużym autorytetem, jeśli chodzi o irańskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych, a w Stanach Zjednoczonych żyje ich. Około 2 miliony, i jest to całkiem dobrze zorganizowana diaspora. No na pewno jest jedną z aktywniejszych, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. I też warto zauważyć, że Reza Pahlawi bardzo konsekwentnie wzywa do oporu narodu irańskiego wobec władzy Ayatollahów. No i jeśli spojrzymy na te. Na te wszelkiego rodzaju zamieszki, protesty, takie ciśnienia społeczne, które są, są w Iranie, no to warto przywołać te, te, te ogromne protesty, które miały miejsce w 2009 roku, to już po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. No ale od końca grudnia 2017 roku obserwujemy ponowne rozpoczęcie się tych protestów i, i zamieszek, takie serie właściwie całych antyrządowych demonstracji, które które się rozpoczęły, i oczywiście one miały różne podłoże i kwestie niezadowolenia społecznego w związku z rosnącymi cenami żywności, ale także bardzo szybko, oczywiście, z tego niezadowolenia z niskiego poziomu życia przekształcały się po prostu w protesty antyrządowe. Także, oczywiście, sprzeciw wobec niektórych. Niektórych takich powiedziałbym, przepisów, ograniczających prawa kobiety. No to wszystko, prawa kobiet, to wszystko miało również pewne, pewne istotne, istotne podłoże, ale no trudno też nie podejrzewać, nie zakładać, że wywiad izraelski czy wywiad amerykański nie próbują podburzać właśnie tych, tych nastrojów, nastrojów anty, antyrządowych. W związku z tym no też, też trzeba zauważyć, że wśród tych protestujących uczestniczy młodzież, studenci, którzy wysuwają na przykład, czy opowiadają się w ogóle za powrotem monarchii w Iranie, za przywróceniem władzy szacha. No i część z tej opozycji widziałaby oczywiście w roli szacha nikogo innego jak właśnie Reze Pahlawiego. I tutaj, oczywiście, szanowni państwo, możemy się zastanowić szerzej. Czy ta wizyta zorganizowana przez Ministerstwo Wywiadu jest elementem tylko i wyłącznie gry psychologicznej z Iranem i z innymi państwami regionu, czy też jest realnym przygotowywaniem gruntu pod przeprowadzenie czegoś na kształt kolorowej rewolucji w Iranie? Oczywiście, taka kolorowa rewolucja bez wsparcia z zewnątrz na dzisiaj nie miałaby szans powodzenia. Natomiast pytanie, czy sama, sama taka działalność, nazwijmy to działalnością niezbrojną, czy działalnością. Przede wszystkim wewnętrzną miała być dzisiaj szansę powodzenia, czy nie, czy nie, czy Izrael nie przygotowuje się mimo wszystko do uderzenia na Iran, które i do takiej operacji, powiedzielibyśmy hybrydowej, czyli z jednej strony uderzenia militarnego, być może wykorzystania broni, której do tej pory nie była u, użyta na świecie, bo czynniki wojskowe w Izraelu dawały znać o tym, że być może taka broń zostanie, zostanie użyta wobec Iranu. No i oczywiście działalność wywiadowcza bardzo istotna czyli podburzenie, podburzenie społecze, społeczeństwa irańskiego, no i próba zamontowania, zamontowania rządu emigracyjnego, ale już właśnie na terytorium Iranu. Operacja niezwykle niezwykle ryzykowna i niezwykle no można powiedzieć, na, na, na dziś wydająca się, przynajmniej karkołomną, no, ale no, te przy, przygotowania Izraela do wojny są, są, że tak powiem, trwają od bardzo, bardzo dawna. I wielokrotnie przywoływałem i kwestię deklaracji jerozolimskiej, czyli wsparcia administracji prezydenta Bidena do ewentualnego prewencyjnego uderzenia na Iran, jak i te ćwiczenia ogromne, Rydwany Ognia w zeszłym roku, a w tym roku Per Oak wspólne izraelsko-amerykańskie. No, widać, że ta układanka, no, je, że tak powiem, składa się w całość, a ostatnie wydarzenia, czyli te to włączenie się, czy te procesy geopolityczne, włączenie się Chin do tej, tych puzli blisko wschodnich, wsparcie dla projektu dwóch państw w Palestynie, negocjacje, jeżeli chodzi o nawiązanie relacji dyplomatycznych między Arabią Saudyjską a Islamską Republiką Iranu, no niewątpliwie bardzo mocno komplikują strategię izraelską, plus do tego należy dodać wewnętrzne problemy Izraela, wielkie protesty w związku z nieudaną próbą reformy Sądu Najwyższego przez Benjamina Netanyahu, bardzo wojowniczą koalicję, no trzy partii Biblijne w rządzie Netanyahu, no to wszystko każe postawić jedną z wielu hipotez, jaką może być chęć odciągnięcia uwagi społeczeństwa izraelskiego od tych problemów wewnętrznych, od kwestii oczywiście także palestyńskiej, właśnie ewentualną konfrontacją, konfrontacją z Iranem. Dziękuję Państwu za uwagę.